Słuchaj, no. Bo dzisiaj na nagraniu jest moja żona. Okej. I mam taką delikatną prośbę. Czy byś mógł... Aha, okej. Chyba wiem, o co chodzi. Nic nie mów. Po prostu biorę to na siebie. Pełna dyskrecja. Jakby co, powiemy, że ona przyszła ze mną. Okej? To jest moja żona. Wiadomo. Po prostu wygląda bardziej niż żona. Pytał Kacper Ruciński. Tomasz Raczek. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę i jest to dla mnie duży zaszczyt, że tak znamienity gość mógł przyjść do mnie, do programu. Dziękuję bardzo. Od razu ranga rośnie programu. Rozumiem, że każdy rok życia to daje rangę. Nie, nie, to nie jest aż takie proste. I dobrze w sumie, bo jesteś chyba jednym na pewno z najlepszych, najbardziej poważanych filmoznawców, z największą władzą, jeżeli chodzi o recenzję, który może zniszczyć komuś karierę. Czy coś ci się takiego w ogóle zdarzyło kiedyś? No, no oczywiście, że tak. A to jest, czerpałeś z tego przyjemność? Albo już wiedziałeś, że zniszczysz? Robiłeś dobra. Nie, ja jeszcze nie wiedziałem. Nie żyjesz Szyc i pisałeś na przykład. Akurat szło Szyca, między innymi właśnie. No tak, to był taki film, którego producent chciał mnie do sądu podać. A, wiem. Żeby to... nie mówić Kac Łódź, tak? Tak? Żeby nie mówić, jaki jest ten tytuł. Film... Czy możemy nie bardzo, może chyba możemy powiedzieć, że chodziło o film Kac Wawa. Na szczęście nie widziałem. I to nie był dobry film. On z wielu powodów był bardzo nieudany, ale powodem, dla którego ja tak agresywnie wystąpiłem z krytyką, a krytyka była naprawdę mocna, bo zawierała takie... Wulgaryzmy? Nie, gorsze rzeczy. Mówiłem, że ten film jest jak nowotwór. Na przykład. Tak. Czytałem. W trzecim stadium. Więc sprawa była bardzo, bardzo poważna. I Jacek Samojłowicz, jeden z producentów, powiedział, że przez to, że ja tak napisałem na Facebooku, to on stracił ileś tam... Milionów. Klientów, tak. I wycenił to, ile to jest milionów. I tam do sądu mnie poda o to, że ja mu ukradłem wpływy. Wpływy tak. Ze sprzedaży biletów. Ostatecznie to się jakoś rozeszło po kościach, bo chyba mu adwokaci wytłumaczyli, że nie ma szans. Na czym polega krytyka? Ale on zanim podał mnie do sądu, to ogłosił w prasie, że to zrobi. Wobec tego wszyscy uznali już to za fakt dokonany. Że zrobił. I do dzisiaj mnie pytają, jak to było w tym sądzie i jak to się skończyło i tak dalej. W tym filmie występował właśnie i Szyc, i paru moich ulubionych, ukochanych jak aktorów. To się stało? Jak to się stało? No jak to się stało, że tacy aktorzy zagrali w takim czymś? Nie, scenariusz był zupełnie inny? Ktoś podmienił w ostatnim momencie? Trochę tak było, bo potem jeszcze miałem rozmowę ze scenarzystą. To było bardzo śmieszne, bo do pytania na śniadanie w telewizji zadzwoniono do mnie z tamtego programu i zapytali, czy pan przyjdzie do programu na żywo porozmawiać o Kac Wawa, bo pana recenzja tak narobiła takiego skandalu i tutaj producent do sądu sprawę chce oddać. I czy pan by gotów był w trakcie tego programu powiedzieć właściwie, co się panu tak strasznie z tym nie podoba? Ja powiedziałem, że oczywiście tak, przyjechałem rano, ale widziałem, że oni to są tacy jacyś, tak coś po kątach gadają, jeden drugiego wywołuje do drugiego pokoju. Myślę, o co chodzi? Na mój widok jakieś takie podchody robią. Otóż okazało się, że oni w tajemnicy przede mną zaprosili do tej rozmowy też scenarzystę tego filmu w nadziei, że się pobijecie. Że się pobijemy, tak, że przed,
że ustawią nas po raz pierwszy przed kamerami i że po prostu rzucimy się sobie do gardeł, przegryziemy aorty. Na słupki oglądalności elegancko. I dosłownie tak było. To znaczy okazało się, że... Rzuciliście się sobie? Nie, że ta rozmowa dzięki temu, że słupki oglądalności tam jakoś szły bardzo wysoko, została przedłużona o 10 minut. Cały program został o 10 minut przedłużony. Uważam, że to jest wielki sukces, że przedłużali w Telewizji Polskiej program z powodu rozmowy o filmie, nie o polityce, o filmie. Co prawda Dobranocka była krótsza o 10 minut. Co prawda to też było parę lat temu i inna władza była. To też prawda. No, w każdym bądź razie ów scenarzysta, który był z Poznania, powiedział tak. W ogóle wszystko mi pozmieniali, bo to jest teraz Kacwawa, ale przecież ten film, ten scenariusz, który ja napisałem, był o Poznaniu. W ogóle nie o Warszawie, ponieważ ja jestem z Poznania i to był film o prostytutkach, które pracują w trakcie międzynarodowych targów poznańskich, generalnie w ogóle targów poznańskich, bo Poznań jest miastem targowym. Nawet ma hale targowe. No tak, no ma całe tereny targowe, tak. I ma cały personel też, jak się okazuje, ten co obsługuje w halach. I ten, co wieczorami obsługuje. To jest ten sam personel? To jest chyba inny personel. Zarobieni ludzie. Właśnie o tym był ten scenariusz. Aha. I scenariusz został kupiony. Producenci mówią, super scenariusz, robimy to, ale żeby było lepiej, to zmienimy Poznań na Warszawę. No wiadomo. Wiadomo. No, ale w Warszawie nie ma targów, w ogóle wszystko się zmieniło. I potem producenci przychodzili i mówili, mamy tu jeszcze możliwość zatrudnienia jednej aktorki, trzeba dopisać rolę, bo ona tutaj może tylko przez dwa dni być, ale nam przyciągnie na plakacie jej nazwisko, dobrze zrobi. Ale więc... zło. Zło. Zło, tak. I on mi przyszedł tam takim roztrzęsionym głosem, zaczął opowiadać, że jego oszukano, że w ogóle ukradli mu scenariusz, że ten film miał być w ogóle o czym innym. To w ogóle nie miała być komedia. To, no i to się to udało. To miał być film interwencyjny. To nie była komedia. Kacwawa poniósł tak sromotną klęskę, oni tak umoczyli kasę, reżyser uciekł z Polski w ogóle, chyba. Ja już o nim potem nie słyszałem. Mhm. W każdym razie... Robić kac Rzym. I od tego momentu się coś zmieniło w filmie. A aktorzy, między innymi tacy jak Borys Szyc, dziś w wywiadach mówią, że to był taki moment, kiedy oni oprzytomnieli. Mhm. Kiedy on oprzytomniał i postanowił zmienić swoje życie. Postanowił zacząć od nowa i zacząć się szanować. Bo to tak jest. Jak się wejdzie na taką ścieżkę, wiesz jak to jest, jak Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, nie wiem czy byłeś, tam nie ma schodów, ale ono jest kilkupiętrowe. To jest Muzeum Sztuki Współczesnej. Aha. I idziesz cały czas przed siebie, ale to jest taka serpentyna schodząca w dół. Rozumiesz? Trochę Ikea. Mhm. W każdym razie nie wiesz o tym, że schodzisz w dół. O to nie chodzi. Wiesz o tym, że schodzisz w dół. Nie czujesz tego, bo to jest bardzo płaskie takie schodzenie. Więc ty cały czas masz wrażenie, że idziesz do przodu, a jesteś coraz niżej, aż wreszcie już jesteś pod ziemią. I dlatego to porównanie. I tak samo było, zresztą wszyscy my mamy czasem w życiu takie sytuacje, że tego nie czujemy, że po prostu wchodzimy na strasznie grząski teren i że robimy coś przeciwko sobie i nam się wydaje, że jest fajniej i właściwie idziemy od nagrody do nagrody, od wybuchu śmiechu do wybuchu śmiechu, od kasy do kasy. No, czujemy się niezniszczalni w pewnym momencie. I idziemy cały czas przed siebie, no prosto, tak, no nie? Tak. I nie czujesz tego, że można... że już jesteś piętra niżej. Ale według ciebie to... I jak ktoś wtedy ci mówi, hej, jesteś już dwa piętra niżej. To ty nie wiedziałeś, nie wiesz, kiedy to się stało, tak? Tak, no bo wiesz, jak schodzisz taką serpentyną, płaską, taką, wiesz, nie że stromo, że lecisz. Musiałbyś tak. Kulkę, wiesz, jakąś piłkę położyć przed sobą i wtedy byś dopiero się zorientował, że ona leci w dół. I to jest niesamowicie ważne, żeby ktoś powiedział, hej, już jesteś na poziomie gruntu, albo za chwilę będziesz pod ziemią. Jeszcze ważniejsze, żeby znaleźć kogoś, kto będzie tą kulką. Tak, masz rację. I się turla. Ale nie każdy ma takiego pana Raczka, żeby mu powiedział. No. I wtedy w ramach autorefleksji, to jak człowiek by mógł sam wiedzieć, że zszedł już dwa piętra niżej? No musi mieć kulkę ze sobą.
Ja mam takie szklane kulki w domu, mogę wam dać, jak chcecie. To, i zawsze masz po prostu szklaną kulkę i jak czujesz się niepewnie, kładziesz kulkę. Kulka stoi, okej, okay, można dalej pić. A jeżeli kulka leci, to już nie. Zamawiam kulkę. A propos filmów, bo obejrzałeś ich trochę. Nie wiem, czy liczysz filmy, które obejrzałeś? Pewnie nie, no bo kto tak robi? Chyba nikt. Ale wiesz co, a propos tych filmów, co obejrzałem, zaraz ci o nich więcej powiem, ale muszę dokończyć o Kacwawa. No wiadomo. Bo potem nie doszło do procesu, ale doszło do kolejnego festiwalu filmowego w Gdyni. I tam jak zwykle w dzień wyświetlają filmy, a wieczorami się... Bankiety. Bankiety. Bankietuje, pije się, rozmawia, bawi. Są różne bankiety. Każdego dnia chciałem się ciebie spytać, bo ty spotykasz swoje ofiary, tak? Jakby no właśnie. Ja właściwie nie chodzę na bankiety. No się nie dziwię. Ale wiesz, że mnie tego uczyli. To znaczy, ja kończyłem szkołę teatralną, Akademię Teatralną, mhm. Wydział Wiedzy o Teatrze. I tam był taki, taki przedmiot nauki dodatkowe, który dotyczył tego, jak należy żyć, zachowywać się w tym zawodzie, jak sobie organizować materiały, jak zbierać materiały, jak robić research, jakie są obyczaje w teatrze, które należy przestrzegać. No różne takie śmieszne rzeczy. I między innymi był kodeks krytyka. I kodeks krytyka, pierwszy punkt tego kodeksu jest taki, że nie wolno zaprzyjaźniać się z aktorami i reżyserami krytykowi. Mhm. Prywatnie. Mhm. Znaczy, wiesz, nie masz to nie znaczy w filmie? To właśnie nie należy mieć. Ja zdarzyło mi się popełnić parę razy błąd i złamać tę zasadę, ale tak dla czystości uprawiania tego zawodu nie należy mieć. Ponieważ jeżeli się ma, to potem stajesz przed okropnym dylematem. Jeżeli na przykład masz kolegę aktora, który nie musi być zaraz wybitnym aktorem. Wiesz, różni się ludzie zdarzają w każdym zawodzie. Są... Może być lepszym przyjacielem niż aktorem. I... Najczęściej tak jest. Jest super przyjacielem. No ja mam samych takich i słuchaj, i idziesz... No tak, ale wiesz, jak teraz miałbyś jako krytyk napisać recenzję z przedstawienia, gdzie twój przyjaciel gra Hamleta i położył to... I ty wiesz, i teraz tak. Robię wszystko, żeby tego nie zrobić, żeby ktoś inny mógł to zrobić. Sam. Widzisz, czyli już zaczyna się ucieczka przed własną pracą. A jak masz więcej takich przypadków, to w ogóle przestajesz móc uprawiać ten zawód. A jeżeli chcesz jednak napisać czy powiedzieć recenzję, to masz taki wybór. Albo powiedzieć prawdę, albo zostać świnią. To znaczy, mówisz, mówić prawdę i być świnią. Znaczy, mówisz prawdę i być świnią, albo skłamać. To znaczy, być dobrym przyjacielem, ale być krytykiem. Beznadziejnym krytykiem. Jeszcze gdybyś chociaż skłamał i powiedział na przykład na beznadziejną sztukę, że ale była fantastyczna sztuka, no po prostu super, to wszyscy widzą, że robisz sobie jaja i właściwie to przechodzi jakoś. Najgorsze jest, jak kluczysz i tak zaczynasz mówić, że no właściwie to było interesujące, gdy popatrzeć na to z drugiej strony, ze strony aktorów, to było dla nich wyzwanie. No, publiczność nie zawsze się musi podobać takie wyzwanie, ale publiczność trochę inaczej myśli o tym. Taką recenzję? Nie, ja nienawidzę takich recenzji, brzydzę się tym i jak widzę, że ktoś z zawodowców w ten sposób pisze, to ja go już nigdy potem nie słucham ani nie czytam. Aha. A jest ktoś, kto notorycznie tak robi? To oczywiście. I to są znani ludzie, których my kojarzymy? Tak. Tacy zawodowcy, którzy pracują, wiesz, w takich miejscach, gdzie na etacie pracują. I oni po prostu muszą, dostają zlecenie, że mają pisać. A dostają zlecenie, jak mają napisać? Nie, chociaż ja dostałem. Parę razy, jak byłem jeszcze w tym etapie życia, że byłem na etacie, bo dziś mam własną firmę i własne wydawnictwo i jestem niezależny. I recenzje publikuję na YouTubie, w internecie i nie ma takiego w Polsce, co może mi powiedzieć, jak ja mam napisać. Nie ma w Polsce człowieka, który może mi cokolwiek kazać. Kazać? Nie. Czy jest człowiek, który przyszedł i powiedział, dobra, daję ci 150 zł. Tak nie było. Ha, 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 ha,
Tani kupiec, ale no, tak nie było. Nie, ale nie, miałeś, no, nie wierzę, że krytyk nie ma takich propozycji. Nie, takich nie ma. Nie? Ma gorsze. Oj. I zaraz się no cześć przystojniaku, takie rzeczy. Zaraz się, przestanie się śmiać zaraz, bo te propozycje nie są wcale od filmowców, tylko są od twoich przełożonych. Na przykład w czasopiśmie, w gazecie, w telewizji. A to jest okropne, jak masz głupiego szefa. Każdy z nas miał kiedyś głupiego szefa, więc wiecie, jakie to jest uczucie takiej bezsilności, że chciałoby się przywalić, ale się nie do końca da. Mhm. Więc ja miałem wiele razy w życiu takich i pamiętam na samym początku swojego działania, kiedy jeszcze nie byłem siwy, tuż po studiach, to był stan wojenny. Już taki druga część stanu wojennego. W stanie wojennym, teraz powiem wam, jak z historii dalekiej, wtedy nie ukazywały się czasopisma, ponieważ wszystko było wstrzymane przez komendantów wojskowych. Była tylko telewizja państwowa, która też była nadawana przez wojskowych. I w ogóle nie było normalnych mediów, nie było normalnego dziennikarstwa. Dziennikarze zbierali się po kawiarniach, po barach mlecznych, bo na więcej ich nie było stać. A wtedy były otwarte restauracje i kawiarnie, nie tak jak teraz. Inny rodzaj wirusa. Inny rodzaj wirusa, ale bardzo podobny nastrój. Muszę powiedzieć, że ja sobie przypominam teraz w pandemii wiele zachowań, wiele sytuacji, które zdarzały się w czasie stanu wojennego. I ja udało mi się załatwić raz jedyny w życiu po znajomości. Moja mama studiowała polonistykę i do swojego przyjaciela ze studiów, który był jakimś dyrektorem w PAKS-ie, w Instytucie PAKS, to takie chrześcijańskie pisma były, miał tam jakąś funkcję, zadzwoniła i powiedziała: słuchaj, mój syn skończył studia, on nie ma pracy, on jest bardzo zdolny, pisze recenzje. Może by on mógł w słowie powszechnym napisać. To był taki dziennik, gazeta codzienna, wydawana przez organizację chrześcijańską, ale nie przez Kościół katolicki, tylko to jakby taki Rydzyk wcześniejszy. To się nazywało PAKS. Tylko miało trochę inny charakter, ale też bardzo polityczny. Mm. No i nie miało takich strasznych poglądów. Zakusów. Tak. Mm-hmm. No, ja też nie miałem zakusów, żeby tam być, no ale to był jeden z nielicznych tytułów, który już działał wtedy. I może dałbyś mu szansę, żeby on przyszedł. On mówi: dobrze, to ja tam zadzwonię, żeby go przyjęli. I poszedłem do działu kulturalnego. Nigdy nie zapomnę, pierwszą osobą, którą wtedy zobaczyłem siedzącą w tym piśmie, był Marek Wiernik, który do dzisiaj prowadzi programy z muzyką rockową. I on się tam zajmował muzyką, a pan Józef Szczawiński był kierownikiem redakcji, a ja miałem napisać o teatrze. On mówi: proszę pana, niech pan pojedzie do Krakowa. W Krakowie wystawili w Teatrze Słowackiego sztukę Karola Wojtyły, który właśnie świeżo był od paru lat papieżem, pod tytułem Brat naszego Boga. Wystawiła Krystyna Skuszanka, całkowita komunistka, ale wystawiła Karola Wojtyłę sztukę w stanie wojennym, wierząc w to, że to przyciągnie, i skutecznie zresztą przyciągnęło publiczność do teatru. Ta publiczność częściowo na stojąco słuchała w ogóle w zachwycie tej sztuki. I niech pan napisze o tym recenzję. Ja pojechałem i obejrzałem tę sztukę i sztuka była bardzo niedobra i ten dramat był okropny, bo mówiąc tak szczerze, Karol Wojtyła nie był dobrym dramaturgiem ani dobrym pisarzem. Nie oceniam, jakim był papieżem, natomiast na pewno nie był dobrym autorem sztuk teatralnych. To chyba możemy o nim mówić. A to teraz, bo wtedy nie mogliśmy. A był stan wojenny. I ja to wszystko napisałem w tej swojej pierwszej recenzji i dałem do druku w słowie powszechnym. I mój przełożony wtedy powiedział: co pan napisał? Ja mówię: no uczciwie napisałem, tak jak jest. No, ludzie stają, klaszczą bardzo długo, ale problem jest taki, że oni w ogóle nie rozumieją tej sztuki. To jest napisane takim językiem, że nie do zrozumienia. Jak wychodziłem potem na foyer i pytałem tych najbardziej zachwyconych, o czym była ta sztuka, to oni nie umieli mi odpowiedzieć, ale byli zachwyceni. No więc to jest ta małomiasteczkowość, że... To był Kraków, jaka małomiasteczkowość. W umysłach. Mentalna małomiasteczkowość. I napisałem to. I wtedy usłyszałem od mojego przełożonego: proszę pana,
ale my tego nie wydrukujemy. Ale dlaczego nie? Bo nasi czytelnicy nie życzą sobie czytać tego, że Karol Wojtyła jest niezdolnym pisarzem. No ja powiedziałem, no to jak nie, to trudno, to ja nie będę tu w takim razie mógł pisać, no bo co, mam okłamywać? Otóż mam zacząć w ogóle swój zawód tego, żeby kłamstwa pisać? Więc poszedłem. Szukałem parę miesięcy, znalazłem inne pismo, które wtedy powstało, Przegląd Tygodniowy. To był tygodnik. Z niego potem do tego wprost tutaj trafiłem. I w Przeglądzie Tygodniowym powiedzieli, no to może coś w Warszawie by pan zrecenzował. I była wtedy taka sztuka. Ja recenzowałem nie filmy, tylko sztuki teatralne, bo skończyłem... Bo byłeś po teatrologii. Teatrologię, tak. I Mord w katedrze, T.S. Eliota, teatr dramatyczny w głównej roli biskupa... Karol Wojtyła. Gustaw Holubek. No i to jest klasa. Gustaw Holubek, reżyseria Jerzy Jarocki, wybitny, a rzecz się działa w Katedrze Warszawskiej. Przenieśli cały spektakl z teatru do katedry. Genialne przedstawienie. Napisałem tym razem fantastyczną recenzję, pełną superlatywów i najlepszych ocen. No oddałem naczelnemu, a zastępca naczelnego, któremu kultura podlegała, przez sekretarkę mnie poprosił, ona taka biała na twarzy, mówi, panie Tomku, zastępca naczelnego pana woła do gabinetu. Ja mówię, no dobrze, może przeczytał recenzję. No i rzeczywiście usiadłem, a on mówi, przeczytałem pana recenzję. Proszę pana, niech mi pan powie, jaki pan ma cel w tym, żeby chwalić Żydów? Ja mówię, jak to Żydów? A to w ogóle nie jest o tym. To pan pomylił, bo to jest Mord w katedrze, T.S. Eliota. To nie ma nic wspólnego z Żydami. On mówi, owszem, ma. Pan oczywiście orientuje się, że Holubek jest Żydem. Ja mówię, nie orientuję się. W ogóle nie wiem, może jest, może nie jest. A co to ma za znaczenie? No nawet jakby był, to co to ma piernik do wiatraka? On mówi, proszę pana, my nie jesteśmy tutaj po to, żeby podbijać bębenek Żydom. Który to był rok? To był rok 83, 83, 84. Zabrałem te recenzje. Same niepowodzenia. Tam zabrałem, bo mi nie pozwolili skrytykować Wojtyły. Ja się bałem, tu że oni zamienią te recenzje. Tu mi nie pozwoli. A żeby było śmiesznie, to ta recenzja była pod tytułem A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Taki dałem, pomyślałem sobie, że taki pokojowy tytuł dałem. Jakim ludziom? Niech pan tak, precyzuje. I tu się okazała mądrość mojego ojca, bo ja wróciłem do domu i powiedziałem, tato, w momencie, kiedy skończy się ten stan wojenny, to ja wyjeżdżam z Polski. To jest kraj nienormalnych ludzi po prostu. Tu się ani w prawo, ani w lewo nie da, po prostu w żadną stronę, bo ciągle komuś gdzieś przeszkadzasz. Ciągle ktoś nie chce prawdy od ciebie usłyszeć, tylko ma jakieś swoje aberracje. Ja nie chcę w chorym świecie żyć. Chcę żyć normalnie i mówić tak, jak jest. A ojciec mówi, ale jesteś pewien, że wszyscy w Polsce są nienormalni? Ja mówię, no nie wiem, czy wszyscy, no ci, z którymi miałem teraz do czynienia, tacy są. A mówię, a widzisz w Polsce w ogóle jakieś gazetę, jakichś ludzi, z którymi byś jeszcze mógł porozmawiać? Ja mówię, no wiesz, no jest polityka, no ale polityka, no to jest najlepsze pismo, no jest, tak, oczywiście tam są fajni ludzie. Mówi, to idź do polityki z tym artykułem, co nie chcieli ci wydrukować w Przeglądzie Tygodniowym. Mówi, tato, ty jesteś, ja wiem, ty jesteś ekonomistą, nie znasz się na tym. No jak sobie wyobrażasz, że ja przychodzę z ulicy, mówię, dzień dobry, jestem Tomasz Raczek, skończyłem studia właśnie, napisałem artykuł, który mnie odrzucili w innym piśmie, może wy wydrukujecie. Tak? Tak mam zrobić? A tata mówi, no, tak zrób. A co masz do stracenia? Właściwie, dobrze, no to pójdę. I wziąłem ten artykuł, poszedłem i tak powiedziałem, że no dzień dobry, jestem Tomasz Raczek, skończyłem studia, napisałem, nie chcieli mi wydrukować, powiedzieli, że Holubek jest Żydem i co ja mam zrobić? A oni powiedzieli, dokładnie oni, nie oni, to był Adam Krzemiński, który był wtedy kierownikiem działu kultury, polityki. Powiedział, niech pan mi da do przeczytania ten artykuł. Ja sobie spokojnie przeczytam, zapiszę sobie pana telefon ołówkiem. Nie było wtedy komórek, tylko były takie telefony na kabel z tarczą jeszcze. Ja też miałem taki telefon. I,
I ołówkiem sobie wpisał, wiesz, jak ktoś ci wpisuje, że niech pan do mnie nie dzwoni, ja do pana zadzwonię. Tak, zadzwonimy do pana. Zadzwonimy do pana. To wiesz, co to znaczy, że nie zadzwonią. Nie? Więc jeżeli on tak powiedział i mówi, no niech pan mi tu podyktuje telefon. Jeszcze ołówkiem. Pewnie to zgumkował tak. Zaraz, jak wyszedłeś. Mówię, dobra, no ale dałem ten telefon. I minął tydzień i zadzwonił telefon i mówi, dzień dobry, nie wiem, czy pan pamięta, Adam Krzemiński. Mówi, przeczytałem te pana tekst. Nie, no on jest całkiem w porządku, drukujemy. I tak się odbył mój debiut w polityce. I potem to była moja praca. Ja tam ostatecznie zostałem przyjęty do pracy. A ile tam lat spędziłeś? No, 3-4 lata, kłócąc się strasznie z pasentem. Z kim? Z pasentem, Danielem Pasentem. A, który myślałem, że to jakaś funkcja. Daniel Pasent, no to była funkcja. jak rejent. Daniel Pasent był wicenaczelnym w polityce, który był no, w ogóle wielką postacią, niesłychanie inteligentnym facetem. Teraz to ludzie o nim wiedzą, że to jest mąż Agnieszki Osieckiej. No, był wtedy mężem Agnieszki Osieckiej też, ale przede wszystkim był genialnym felietonistą. Dla niego wielu ludzi kupowało w ogóle politykę. Był potwornie inteligentny, jest zresztą cały czas, żyje i się nie zmienił. No i on, jak przyszedłem tam do pracy, a podlegałem jemu, dział kultury jemu podlegał, to mnie znowu wezwał i mówi, proszę pana, ja widzę, że pan popełnia te same błędy, które ja popełniałem, jak byłem w pana wieku. Więc jeśli pan pozwoli, to ja pana mogę tak objąć opieką i postaram się pana ustrzec przed tymi błędami, które mnie dużo kosztowały. Na co ja odpowiedziałem co? Nie. Tak. Nie będziesz mi mówił, powiedziałem nie. Co mam robić. Tak, powiedziałem, że ja dziękuję. Ja chcę sobie te błędy sam przeżyć. Żałujesz czy nie żałujesz tej decyzji? Nie, absolutnie nie. Dzięki temu, że tak odpowiadałem, to w ogóle potem zostałem, nie zostałem rozmyty w taką maść. Wiesz, zostałem sobą. No, a niemniej strasznie go dotknąłem tym. Bo on z serce na dłoni przyszedł i naprawdę miał dobre intencje i chciał młodemu chłopakowi pomóc. Bo zobaczył siebie w nim. Tak. No ale czy nie zobaczył siebie w nim również wtedy, jak ten chłopak odmówił tej pomocy, tej propozycji? Myślę, że dziś, kiedy rozmawiamy wtedy, po latach, to tak właśnie on by odpowiedział. Mhm. Podejrzewam. A nie, to takie rzeczy, to nie, wiesz co, nie od razu się takie rzeczy wie. Dopiero po jakimś czasie najpierw coś... są te pierwsze emocje, a potem dopiero mózg dochodzi do... Dokładnie. Ale on mnie strasznie w związku z tym, jak pracowałem w polityce, to prześladował. I na przykład mieliśmy takie swoje skrytki w sekretariacie i tam były listy, takie papierowe jeszcze listy do każdego dziennikarza. Prasa, którą się prenumerowało, wkładana była do tej skrytki i różne wiadomości. I ja w pewnym momencie zacząłem dostawać ogromne ilości gazet po hiszpańsku. La Stampa, nie, Stampa to po włosku. Jakiś El País chyba, o właśnie. Był i działy takie informacje teatralne, recenzje teatralne. I ja tej sekretarki pytam, skąd to się bierze u mnie w mojej skrytce? Ona mi nie mogę panu powiedzieć. Ale jak pan chce wiedzieć, to niech pan zapyta Pasenta. No to poszedłem i mówię, panie Danielu, czy pan nie wie, skąd u mnie tyle tej prasy po hiszpańsku? A on mówi, no bo tam są recenzje teatralne, to chciałem, żeby sobie pan poczytał, jak piszą w innych krajach. Znasz hiszpański? Ja mówię, ale ja nie znam hiszpańskiego. Mówi, nie zna pan hiszpańskiego? Ja myślałem, że pan już wszystkie języki zna. A innym razem, bo pomyliłem kolejność, wcześniej zacząłem mieć same pornograficzne zdjęcia. Dostawałem no, takie powycinane z Newsweeka, z różnych gazet i takie no, samego lasy. I znowu pytali mnie, ale ja zapytałem skąd te zdjęcia, a sekretarka mówi, nie mogę panu powiedzieć, niech pan zapyta Pasenta. I poszedłem do Pasenta i mówię, panie redaktorze, dostaję tutaj takie gołe zdjęcia, nie wiem co to jest, podobno pan wie co to jest.
A on mówi, wiem, no wiem, sam powycinałem, z Newsweeka powycinałem. To są zdjęcia ze spektaklu Och, Kalkata na Broadwayu. No przecież pan się teatrem zajmuje, prawda? Czy ja dobrze pamiętam? Ja mówię, tak. Ale co on czuł, jak to wycinał? Tak. Wycinał. Ja mówię, ale dlaczego pan mi powycinał same zdjęcia? A tam nie było recenzji czy jakichś artykułów? Mówi, były, ale po angielsku. Ja znam angielski. Ach, to przepraszam. I to potem było z tym hiszpańskim, że myślałem, że pan wszystkie języki zna. Ładnie pogrywał. No cały czas. Tak. Tak wiesz, tydzień w tydzień. Ale to, znaczy może mylę się, ale to było chyba raczej takie... Miało coś z sympatyczności, miało, to nie? Miało. Że to jednak było takie bardziej ciepła relacja. No było, wiesz, takie drażnienie się było, super. To teraz a propos, bo zbliżamy się do też ciekawego tematu. Jak to się stało, że tu jesteś w polityce i teatrolog i tak dalej i nagle stajesz się redaktorem naczelnym Playboya? A moje pytanie było... Stało się wbrew mojej woli. Wbrew twojej woli. Właśnie o to chciałem spytać, czy to było takie twój zew, że dobra, teraz stworzymy Playboya w Polsce, bo nie ma. Nie. A musi być. Nie, nie, w ogóle tak nie było. Ale ktoś cię zmusił? Tak. W jaki sposób się zmusza, będziesz redaktorem naczelnym? Tak. To pan? Tak. Ja, to ja chciałem panu bardzo podziękować. Za Playboya. No pan ukształtował mnie jako człowieka w dużej mierze. Dziękuję bardzo. To mówi pan mniej więcej tak jak większość więźniów w Polsce. Nawet dostałem od więźniów, takie było specjalne spotkanie ze mną w Białołęce. I od więźniów dostałem taką gigantyczną brygantynę, czyli żaglowiec, zrobioną ze słomek, które oni kleili tam przez rok prawie. Żagle z płótna wycięte, tej wielkości brygantyna z napisem, że dla pana Tomka w podziękowaniu. Za Playboya? Za Playboya od więźniów polskich. Statek. Tak, dlatego, że wiedzieli z wywiadów ze mną, że ja zawsze chciałem być marynarzem i że jestem marynistą w ogóle. Uwielbiam morze, uwielbiam statki i wiedzieli, że mi sprawiał tym przyjemność. Ale dlaczego tak dziękowali? Otóż podjąłem taką decyzję, jak się dowiedziałem, że nie wszystkie egzemplarze są sprzedawane, to są tak zwane zwroty tych wszystkich czasopism, które się nie sprzeda. I co się z nimi robi? Daje się do więzienia. Nie, idzie się na przemiał, one idą. A ja wtedy powiedziałem, ale szkoda ich na przemiał. Niech te zwroty Playboyów po prostu będą rozdzielane na więzienia w Polsce. A skąd twój pomysł, że akurat to był twój pierwszy... Pomyślałem sobie, że oni tam na pewno docenią Playboya. To jest najpiękniejsze. To jest najpiękniejsze i dekleić model brygantyny. Nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak brygantyna. Ja w ogóle usłyszałem brylantyna. Mówię, o, od więźniów. Ale dobrze. Nie wiem, czy przygotowując się do tej naszej rozmowy, dowiedziałeś się może, że zagrałem w filmach dwóch. Że poniekąd jestem aktorem. Widziałeś Juliusza? Widziałem. Robiłeś recenzję Juliusza, bo nie mogłem się dokopać. Nie, nie zrobiłem. Nie zrobiłeś, bo nie chciałeś, czy nie miałeś ochoty, czy stwierdziłeś, nie ma o czym mówić. Bo ja zagrałem w Juliuszu, ale taką, ja 2 sekundy jestem na ekranie, nie? Są mocne 2 sekundy, ale 2 sekundy. Natomiast jestem współscenarzystą tego filmu, dlatego fajnie, że możemy się spotkać jako twórca i... Czyli rozumiesz teraz ten problem tego chłopaka z Poznania, co napisał scenariusz. Tak. Kac Wawa, przerobili mu. Tak, bo jakby on był trochę przerobiony. Chociaż ja nie poczułem się jakoś super oszukany, tylko taki ściągnięty... Ale o Juliuszu. Tak? O Juliuszu mówimy, tak. Ściągnięty trochę na ziemię przez te branże, nie? Której nie znałem tak mocno od środka, jak to działa wszystko. A i tak trafiłem na, mam wrażenie, jeżeli nie najlepszych, to jednych z najlepszych producentów, uważam. Pozdrówki serdeczne. Którzy i tak uważam, że kawał dobrej roboty zrobili. Oczywiście... To ty jesteś krytykiem filmowym. Ja po prostu tylko starałem się pisać śmieszne sceny, jakieś ciekawe sceny, żeby one nie były sztampowe, nie? Żeby tam w każdej scenie było coś takiego trochę innego, żeby ten widz dostał trochę takie... A mieliście skript doktora?
Zaraz, poczekaj. Ale wiesz, kto to jest Script Doctor? Script Doctor? No. To jest taki doktor, który dba o to, żeby skrypt, czyli ten scenariusz, był całością, jednością. Tak? Leczy choroby scenariusza, czyli tak. Krótko mówiąc, no dba o to, żeby to, co jest tam coś nie tak, co da się poprawić, to żeby poprawić. Tak. Najpierw tak. Był taki człowiek. Pokazuje, że to trzeba poprawić, a potem proponuje jakieś rozwiązania. Tak, tak, tak. Chociaż no, z tego, co słyszałem gdzieś tam z jakiejś recenzji, czy czytałem i absolutnie się z tym zgadzam, też jakąś taką chorobą tego Juliusza całego było to, że miał kilku ojców, w sensie, że scenarzystów było pięciu i te głowy, które każda z nich jest jakaś fajna, ciekawa, w sensie potrafi wymyślać ciekawe rzeczy i tak dalej, natomiast razem one parły w swoje strony gdzieś, podejrzewam, i z tego wyszło coś takiego, że ja nie czuję, żeby ten film był taki, jak ja chciałem, natomiast kumam, dlaczego tak się wydarzyło i nie mając do nikogo pretensji, bardziej czuję, że się czegoś nauczyłem. Niż żałuję, że to zrobiłem, nie? Tego się nie da nauczyć. To znaczy, ja myślę, że jeżeli byś chciał mieć pełną satysfakcję... Musiałbym sam zrobić po prostu od początku do końca. Musisz po prostu zarobić tym programem tyle, żeby mieć potem na sfinansowanie produkcji swojego filmu. No przyznam ci się, że jestem bardzo daleko od tego, żeby to zrobić. Ale tak, zgadza się. No, jeżeli chcesz zrobić coś naprawdę swojego i to będzie totalnie twoje, to musisz mieć na to chyba swoje pieniądze, no bo nie wiem, jakby to miało wyglądać, żeby ktoś ci dał pieniądze i powiedział... Ja jestem szalony, daję ci 4 miliony i nie obchodzi mnie, co tam zrobisz. Nie ma takich ludzi, nie? Tacy ludzie się zdarzają. Ale no raz na milion. Ale rzadko. No, Hollywood w ten sposób zbudowano, że na początku byli szaleńcy, którzy właśnie wierzyli, że im się uda i pozwalali sobie na błędy. Paradoksalnie rozwój wszystkiego, także filmu, odbywa się dzięki błędom, a nie dzięki temu, że wszystko jest w porządku. Jak wszystko jest w porządku, to nie ma rozwoju. No nie ma. Rozwój i tak samo w dziejach niestety tak jest, że postęp najszybciej się rozgrywa w czasie wojny albo w czasie pandemii. Ja bardzo liczę na to, piramidy są świetnym przykładem na to, co mówisz. Tak, ale w ogóle wszystko, cała historia... Ale nie masz wrażenia, jak oni je zbudowali w ogóle w tamtych czasach? No, wielkie wiemy. Kloce? No, trochę wiemy. Ciągnęli, mieli dużo niewolników do dyspozycji. Właśnie. To jest problem. Nie liczyli się mamy z za mało niewolników. Nie liczyli się z kosztami. Padł to padł. No. No tak. Z filmem jest tak, że jest oczywiście problem odpowiedzialności za pieniądze. Pieniądze się składa z wielu elementów, zbiera się pieniądze i potem każdy, kto dał pieniądze, stara się upewnić, że nie zostaną one zmarnowane. W związku z tym po pierwsze sam ma jakieś zdanie, po drugie się radzi jeszcze innych, po trzecie wynajmuje skrypt doktora, niekoniecznie jednego, ich może być wielu i każdy z nich ciągnie, wiesz, tę kołdrę w swoją stronę. Trochę. I efekt jest taki, że no, jeśli mamy to film... Nie ma prawa wyjść, tak? Po prostu. Wiesz, jeśli to jest film tak zwany gatunkowy, czyli taki, który jest bardzo określony, typu komedia, western, film gangsterski, komedia romantyczna, czyli tam są bardzo określone zasady, są podręczniki, od gdzie bandy możesz... Do bandy. Jaki możesz przeczytać po prostu dokładny schemat tego, jak powinno się produkować film w tym gatunku, to tam taki script doktor i w ogóle wszyscy ci poprawiacze jeszcze mogą odnieść jakiś, to może odnieść dobry skutek, bo oni przynajmniej wiedzą, do czego dążą. Aczkolwiek najczęściej kołdra jest po prostu rozerwana. Każdy ciągnie swoją stronę, w środku się robi dziura. I to jest właśnie to, że mamy takie wrażenie, że wyszło coś niekoniecznie takiego, jak miało wyjść, ale też nie wiemy konkretnie, co to wyszło. Kto ciągnął za mocno? Może tak tego jest, nie wiemy. Tak jest, tak jest. Natomiast jeśli to jest film autorski, a Juliusz taki był, to nie było kino gatunkowe. No nie, ale właśnie to był... To w ogóle to nie sprawdza To był trochę się. Komediodramat po chyba. Można po magierze się nie sprawdzają. Kurczę. Zacząłem się zastanawiać, kto był tu pomagierem. Czy to ja byłem tym pomagierem?
A oglądasz stand-up w ogóle? Interesuje cię stand-up? Oglądam czasami. Masz swoich ulubieńców? Nie, do tego stopnia nie. Ja, ale amerykański, brytyjski czy polski? Czy na wyrywki. Trochę brytyjskiego, trochę amerykańskiego. Jeśli idzie o poczucie humoru, to zdecydowanie brytyjskie. Mhm. Zdecydowanie. Amerykanie trochę mnie albo męczą, albo trochę za daleko pozwalają sobie, no różnie. Bardzo mi się podobają Brytyjczycy, którzy robią stand-upy w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Bo oni tam sobie trochę więcej, na więcej pozwalają niż w Anglii, ale cały czas mają głowy angielskie. Mm-hmm. Na czym polega fenomen brytyjskiego dowcipu? Żeby coś, dowcip rozwala, prawda? Rozwala nas wewnętrznie, powoduje, że jesteśmy rozprężeni, ale też rozwala różne zasady, uderza w schematy. Więc żeby skutecznie i dobrze rozwalić jakiś schemat, najpierw trzeba go perfekcyjnie znać, ten schemat. Mhm. Czyli trzeba umieć ten schemat stworzyć. To jest tak jak z Picassem. On malował, jak wiadomo, w tym swoim okresie kubistycznym takie portrety, które się składały z figur geometrycznych. To w ogóle tak. Nie były... No i wielu ludzi mówili, ten Picasso to on w ogóle nie umie malować. No wyprzedził epokę. Ale wiesz, no to ja też tak mogę, wiesz, 3 trójkąty zrobić, powiedzieć, że to jest pani Z, nie? Mhm. Każdy tak mówił. Ale nie wiedział o tym, że zanim on tak zaczął malować kubistycznie, to on malował, miał okres różowy, miał okres niebieski. On malował realistyczne obrazy genialnie, ponieważ on warsztatowo to, co potem rozwalał... Po prostu się znudził schematem i chciał go rozwalić. Przede wszystkim poznał ten schemat perfekcyjnie. Tak. I potem mógł go tak generalnie rozwalić. Ale dlaczego Brytyjczycy poznali schemat? Natomiast jak przychodzi ktoś, kto nie zna, wiesz, na przykład nie zna zasad picia whisky, nie wie, co to znaczy whisky on the rocks, nie wie, czym się różni irlandzka whisky od szkockiej whisky, od amerykańskiej whisky i przychodzi, mówi, nie lubię whisky. To co on wie w ogóle o whisky, żeby powiedzieć, że nie lubi whisky? Ale prawda jest taka, a propos whisky czy czegokolwiek, co wkładamy do buzi, tak mi się wydaje, jest, że jest to jakiś rodzaj droczenia się smakowego i ta chęć, potrzeba walki o to, że dobra, czuję, że w tej chwili mnie to drażni, że ten smak nie jest taki, że mnie trochę zraża i tak dalej. Natomiast ja chcę próbować tych smaków, ja chcę mieć ten moment, bo ta granica, przekraczanie tej granicy zawsze jest trochę bolesne. Nie? Poznać, porównać. To samo jest w krytyce filmowej czy teatralnej. Najpierw poznaj, obejrzyj, potem porównaj z rzeczami innymi, które robisz. Dopiero na końcu oceń. Jeżeli nic jeszcze nie wiesz, to ta ocena będzie, wiesz, taka strasznie powierzchowna, bo z filmami jest tak, a pytałeś mnie o stand-up, a ja o filmie, no ale każdy do swojego ciągnie. Z filmami jest tak, że na ekranie ci się wyświetla tylko 50% filmu. Drugie 50% jest wyświetlane na psychice każdego widza. I z tego powodu, że te drugie 50%, a zaraz powiem, na czym to polega technicznie, wyświetlane jest na nas samych, to te drugie 50% różni się wszystkim. Bo my się różnimy poczuciem humoru, reagowaniem na pogodę, doświadczeniami, wiekiem, erudycją, inteligencją, nie bójmy się tego powiedzieć, różnymi rzeczami, różnymi elementami. Zresztą ja wymieniłem tylko kilka, a ich są setki. No wiadomo. Na każdym kroku się czymś różnimy. Ale naprawdę aż 50%? Tak. Uważasz, że to jest aż tyle? I teraz pokażę ci... Ciężar jest na widzu, aż w 50%. Tak, w połowie. Na czym to polega? Po pierwsze, na tym, co dostrzegamy w filmie, co wyłapujemy z filmu. Ponieważ my mamy tylko złudzenie, że jeśli siedzimy obok siebie, dwie osoby, to że my widzimy ten sam film. To samo. Nie, bo każdy z naszych umysłów wybiera z filmu sobie inne rzeczy. Te, które bardziej pasują, te, które się kojarzą z czymś, co już u nas w życiu było, te, które gdzieś mnie dźgnęły, czasem nie wiemy dlaczego. Dźgnęły, tak. bo dźgają w podświadomości i spowodowały, że się skuliliśmy albo że się roześmialiśmy. Miałeś kiedyś tak, że, bo ja często, że wybucham śmiechem i nikt się inny nie śmieje. No. Bardzo często. No. Ale ja jestem też spaczony, bo pracuję w branży, gdzie śmiech jest podstawowym elementem. Więc z tego, że my wybieramy różne rzeczy, wynika, że my w ogóle widzieliśmy inne filmy. Ale najprostszy bo my zobaczyliśmy to,
na co zwróciliśmy uwagę. Najprostszy przykład jest taki, że widzisz scenę, która dla jednego jest, Boże, jakie flaki z olejem, nie mogę tego oglądać, zróbcie coś, niech w tej scenie się coś wydarzy. A drugi patrzy i jest zafascynowany wszystkim, co tam się dzieje, bo on wyczuwa to napięcie. Bo zatem mu się w głowie różne rzeczy wtedy dzieją, bo na przykład jest jakieś skojarzenie, czasem w ogóle pozawerbalne. To znaczy, ty nie potrafisz tego słowem nazwać, co ale to wiesz, było. Że nie możesz ale teraz oderwać się od tego obrazu. Coś, no. No i to jest wtedy chyba dobry film, jeżeli potrafić... Dla ciebie ten... dobre. A czy no, tak, to dla mnie znaczy, dobre. Że jak pan medytuje, to pan ogląda pół filmu wtedy i tak? Bardzo dobre pytanie, bo ja medytuję. I to ja medytuję w takiej najczystszej formie medytacji, to znaczy w milczeniu. Nic się nie tam nie mruczy, nie śpiewa, nie koralików żadnych się tam nie przebiera. Po prostu tylko w milczeniu z zamkniętymi oczami trwam, że tak powiem, i staram się nie myśleć, zatrzymać myśli. Więc rzeczywiście to jest bardzo trudne i to jest porównywane do filmu, tylko że ja wtedy puszczam jakby taki film, wchodzę w siebie, tak, zapętlam się. I powoli, bardzo powoli, czasem dostrzegam przyczyny różnych swoich reakcji na przykład, ale też... Jakby tu powiedzieć, robię właściwie mózgowi to samo, co masażysta robi z naszym ciałem. Znaczy rozprężam, powoduje, że on nie jest ściśnięty, powoduje, że umysł zaczyna być wrażliwszy. Jednej rzeczy, bo nie da mi spokoju, bo powiedziałeś, że, ja wiem, bardzo głęboko wrócę teraz, ale, bo powiedziałeś, że Anglicy nauczyli się perfekcyjnie schematu komedii. Nie, oni w ogóle, każdego schematu. Oni są po prostu mistrzami konwencji. Czyli mówisz, że Anglicy jako naród jest... Obyczaj angielski. Tak, że te schematy są dla nich po prostu, jest tak. Łatwość... Dobra, a jak jest w Polsce według ciebie ze schematem komedii? Że widz polski nie jest w stanie tak łatwo przyswoić schematów, że na przykład zna na tyle schemat, że wie, że to jest jego zburzenie, a nie nieudana próba bawienia. Wiesz co, bardzo bym chciał i nawet radzę ci, zaproś Olgę Lipińską. Nie bój się tego, że jest jeszcze starsza ode mnie, ale... Się boję taki trud. Nie bój się, bo jest, ma niesamowite poczucie humoru. Ona robiła kabarety. Ja wiem, kabaret Olgi Lipińskiej. I ona ci opowie historię. I ona robiła zawsze właśnie arebur. Ona walczyła z konwencją tak. I na przykład pokazywała w żartobliwy sposób tkaczki w fabryce włókienniczej i potem dostawała listy z podziękowaniami od związków zawodowych tych tkaczek, że nareszcie ktoś ich trud dostrzegł. Według ciebie był to jakiś rodzaj stand-upowego takiego podejścia tak. Do humoru, że jesteś w stanie wziąć coś tak naprawdę, nie? I podejść do tego tak na poważnie, bo wydaje mi się, że dobry stand-up to jest taki, który na poważnie traktuje niektóre aspekty życia czy ludzi samych wiesz sobie. Co? To, co ty mówisz, to jest w ogóle rewolucyjne. Nie, mówię teraz śmiertelnie poważnie. Po pierwsze, dzięki temu, że gadamy, a ja wrzuciłem pomysł z Olgą Lipińską, ale ty to rozwinąłeś, to jest dalszy ciąg. I żebyś wiedział, że kabaret Olgi Lipińskiej to jest jakby taki polski fundament do stand-upu, a ona z kolei wzięła od Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i z teatru Zielona Gęś. Mhm. Więc słyszałem o Adolfie Dymszy. Adolf Dymsza był na przykład był kocurem, jeżeli chodzi o scenę, że on po prostu miażdżył swoim jestestwem na scenie, że potrafił sam wyjść i trzymać tego widza za mordę przez godzinę i tam nie było opcji, żeby ludzie wychodzili bez bólu brzucha. Więc... To jeszcze inna tradycja tych teatrzyków międzywojennych. Tam jeszcze był Maklakiewicz, słyszałem, że też... Kazimierz Krukowski taki był z tych starych. Maklakiewicz to jeszcze coś inszego. Inszość. Mhm. Tak. Ale tak, to są takie talenty. I są to rzeczywiście ludzie, którzy żyli w czasach, gdzie na przykład nikt nie mówił, o, to jest stand-up. Ale jednak coś w sobie mieli takiego, jaką energię stand-upu. Przepraszam, że zepsuję teraz nastrój, ale stand-upowcem też był Jan Pietrzak. No zepsułeś nastrój, ale...
Ale... kabarecie pod egidą. Bardzo dobrym. To jest na szczęście ten. Bardzo przepraszam. Na szczęście to jest do puszki, nie? Że to możemy wyciąć. Ale chyba, nie, że nie chcesz, żebyśmy tego wycinali, to możemy nie wycinać, jak nie chcesz. Czy ja coś mówiłem o wycinaniu? Nie, ja mówiłem o wycinaniu. Z jakiego kraju humor ci się najbardziej podoba? Brytyjski. Brytyjski, mówiłeś faktycznie. Ale poczekaj, bo humor okej, okay, a filmy? Masz jakiś kraj... nawet komedie, bo nie wiem, jest bo komedie chyba nie brytyjskie. Czy brytyjskie też komedie? Też brytyjskie, tak. Jeśli komedie, ale też na przykład uwielbiałem filmy francuskie. No właśnie, i francuskie, bo na przykład komedie. Moje ulubione są francuskie komedie. Francuskie i uwielbiałem. Czeskie też lubię. Też lubię czeskie, ale Louisa Define uwielbiałem, bo to był moja młodość. To był genialny człowiek, no. Ale wiesz, ja oglądałem te filmy wtedy, kiedy one wchodziły na ekrany jako nowe. Aha. To ja oglądałem, jak wchodziły na ekrany jako stare. No właśnie. I pamiętam, że poszedłem do kina WZ. Było takie kino teraz tam... Przy WZ-ce. No tak, przy trasie WZ. Widzisz? I koło domu towarowego Wola. Wola. Było takie kino WZ. Fajne. I w tym kinie WZ, Boże, jak ja się śmiałem na filmach z Louisem Define, ja po prostu podskakiwałem i tak wiesz, podskakiwałem i opadałem, zawsze byłem duży. I zawsze taki byłem... No przepona nie daje ci w pewnym momencie siedzieć, nie? Bo ta przepona jest po prostu... Ale też chodzi o to, że dużo ważyłem, wiesz, to miałem na myśli. Dobra. W każdym razie... Bo ja przepona też musiała sporo ważyć, o to mi też chodzi, nie? Też. To jest proporcjonalne na pewno, chodzi nie? O to, że złamałem krzesło. Opadając, wiesz, podskakiwałem i opadałem i wreszcie opadając złamałem krzesło. Nie ma lepszej recenzji filmu komediowego. Tak. Hibernatus to był. Mhm. Z Louisem Define. I pani taka, potem jak wychodziliśmy, już film się skończył i ta pani bileterka mówi, a pan ze mną pozwoli do kasy. Wiedziała dokładnie od razu? Tak, tak. Jako jedyny podskakiwał. Tam straszny, ten trzask był straszny. Tak. Pan Gumisz, zapraszam. I wrzaski były różne takie. I nawet jakieś była pani histerycznie krzyczała, ten pan złamał krzesło! Gonić! Moja ulubiona scena z Louis Define jest ksiądz na ambonie takiej starej, nie? Że ta ambona cały czas zjeżdżała, cała ambona z niej. Tak. I jak się podciągał, to mikrofon, który miał, robił tak, nie? Więc on robił mikrofon tak, więc ambona robiła tak. Jest to tak slapstickowa scena, ale jest tak genialnie zrobiona w tempie, że to jest jakby dla mnie, jako człowieka, który też żarty niestety jest chory na tym punkcie, że żarty musi rozpracować. No właśnie. No, widzisz. Więc ja inaczej też patrzę na komedię, nie? Bo od razu widzę coś takiego... Mówię, o kurde, jakie tempo, nie? Albo o kurde, jaki coś tam. Ale wiesz, z takim Louisem Define, to znowu powtarza się ten sam element. D jest. Louis Define. Tak. D to jest taki niby von niemieckie, czyli szlacheckie. Van holenderski. Van holenderski, tak. On naprawdę był arystokratą. I znowu, to był człowiek uczony... Musiał się wykazać odwagą w tym pierwszym momencie, kiedy stwierdził, dobra, ja będę się wykupiał. Najpierw dostał wykształcenie, takie wiesz, Bona i te rzeczy w domu, takie wykształcenie jak należy. Poznał konwencje życia mieszczańskiego, takiego, no nie mieszczańskiego, takiego bogatego, gdzie uczono go wszystkich elementów, wiesz, trzymania noży, widelcy i tak dalej w odpowiedni sposób. I ja myślę, że ten element poznania konwencji, a potem rozwalania konwencji jest kluczowy, że na przykład dziewczyny, które najchętniej się rozbierają i puszczają? Nie wiem, czy to powiedziałem? Ja to powiedziałem. Rozbierają. Ja powiedziałem, że rozbierają. I pusz. A ja zrobiłem czarę. Nie, właśnie. Dobra, no możemy to sprawdzić, bo to jest nagrane. W każdym razie... W każdym razie one z reguły są po szkołach klasztornych. No i będziemy musieli to wyciąć niestety. Zrobiłem. Szkoły klasztorne się wkurzą. To znaczy najpierw trzeba strasznie jakąś konwencję ostrą człowiekowi zaaplikować. Po to, żeby on miał ochotę to kompletnie kopnąć, wiesz, i rozwalić. Oczywiście, że tak.
Słuchaj, pytanie mam do ciebie. Na koniec, zawsze pytaj, jak które poznajesz. Zawsze pytam, które zawsze pytam. O które zawsze, którego zawsze zadaję to pytanie. Gdybyś mógł się cofnąć w czasie i swojemu sobie, małemu chłopcu, powiedzieć jedno zdanie, co to by było? Jedno zdanie? Tak, jedną rzecz, no jedną rzecz. Ale... Jakbyś mógł jedną rzecz powiedzieć sobie małemu chłopakowi. W sensie, że przestrzec go, czy... A mów co chcesz, ale jako możesz wybieraj blondynki i zniknąć. Jako ja dzisiejszy, tak? Jako ty dzisiejszy, okay. Cofasz się w czasie. Już wiem. Jesteś już. Siwowłosy, więc pasuje jakby do cofnięcia się w czasie. Się. Jeden już z moich wiem. Ulubionych już filmów, wiem. Powrót do przyszłości. Tak jest. Wszystkie trzy. Też był siwy tam. No tak. Lloyd. Dziwny był bardzo, tak. Tak. Więc ja bym powiedział sobie, zastań marynarzem. Tomasz Raczek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Twoje zdrowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gdzie są kanapki? Jakie kanapki? No moje kanapki. Miały być kanapki, a jest tylko sałatka. Gdzie są kanapki? Ja tylko występuję, ja o żadnych kanapkach nic nie wiem. A, komik. Przepraszam cię, kurde. Pomyliłem cię z typem od cateringu, jesteście identyczni. Kurczę, ale beka. Gdzie postawicie kanapki? Jesteście braćmi? Zapraszam. Przed wami Filip van der Brym. Kolejna rzecz, o której chcę wam powiedzieć, to moja ulubiona lektura, którą są statystyki Pornhubu. Jeśli są na sali osoby, które muszą udawać, że nie wiedzą, co to jest Pornhub, to ja już tłumaczę. Pornhub jest największą na świecie stroną pornograficzną, która co roku, na początku roku wypuszcza swój raport statystyczny i to jest fascynująca lektura. Polecam, ja obczajam co roku, jaram się jak dziecko. Nie? Po pierwsze, fascynuje mnie sama ilość, nie? Bo co roku na jednej stronie ludzkość ogląda 4400 petabitów pornoli rocznie. Nie? Kiedy ostatni raz słyszeliście słowo petabity? Nie? Nigdy. Nikt nie wchodzi do MediaMarktu i nie poprosi o pendrive'a 2 petabity. Mówi, stary, nie ma takiego czegoś. Jedyna rzecz, którą ludzkość mierzy w petabitach, to pornole. Spierdalaj ty zboczejcy. Nie? Nie ma takiego czegoś. I są pewne rankingi w statystykach Pornhubu, które ja śledzę co roku. Przede wszystkim najczęściej wyszukiwane słowa w wyszukiwarce Pornhubu. Fascynuje mnie to. I słuchajcie, w tym roku, co roku kontynuuje swoją dominację słowo lesbian. Nie? Numer jeden co roku. Osobiście nie jest to moja rzecz, ale rozumiem. Nie? Dla mnie to jest trochę jak motocykle. Nie? Rozumiem dreszczyk emocji, ale tak na jedno śladzie to nie dla mnie. Nie? Numer dwa to słowo, którego w ogóle nie znałem, bo drugie najczęściej wyszukiwane słowo to hentai. I to w ogóle musiałem sprawdzić, co to znaczy. Okazuje się, że chodzi o pornole animowane, bajki, nie? Więc chyba wartością dodaną jest, że po wszystkim facet sobie może zamienić jaja w skrzydła i polecieć, wyruchać kolejne, nie? Ale słuchajcie, trzecim najczęściej wyszukiwanym słowem na Pornhubie, na całym świecie jest słowo matka. Panowie... Ja rozumiem odpalić coś z dobrym milfem na szybkości, każdemu się zdarza, ale żeby usiąść przed kompem i w wyszukiwarkę na Pornhubie wpisać słowo matka, trzeba być pojebanym albo sierotą.